Pani Katarzyno, dzisiaj znajdujemy się w Teatrze Garnizon. No, czeka na nas fantastyczny na pewno spektakl. I chciałam się zapytać, czy lubi Pani tak od czasu do czasu pojawić się właśnie w teatrze, żeby na spokojnie obejrzeć swoich znajomych na scenie? Bardzo to jest, premiera w teatrze to jest święto nie tylko aktorów, którzy pracują, ale to jest w ogóle święto teatru. I wydaje mi się, że przez to, że tak dużo teraz wszyscy gramy, że jest tyle wspaniałych miejsc w Warszawie, między innymi właśnie Garnizon, gdzie można zobaczyć kolegów. Trzeba iść, przyjść, pokibicować, potrzymać kciuki, zobaczyć, jak koledzy pracują, jak budują rolę. To jest dla mnie zawsze też cudowne doświadczenie patrzeć na kolegów. Dzisiaj obsada jest fantastyczna. Ja już czekam na Rafała Królikowskiego, z którym będę miała za miesiąc premierę, więc kibicuję mu podwójnie, żeby już zakończył pracę w tej produkcji i przyszedł spokojnie do mojej. Ja miałam ostatnio przyjemność przeprowadzać rozmowę z panią Krystyną Jandą, która powiedziała dość takie, jak się okazało, kontrowersyjne słowa, mówiące o tym, że jej zdaniem w teatrze powinny pracować osoby tylko zaszczepione i w ogóle do teatru powinny być wpuszczane tylko osoby zaszczepione. Jak się pani na to zapatruje? Pani Krystyna jako dyrektorka dwóch teatrów ma oczywiście prawo wypowiadać swoje zdanie. Ja jestem zaszczepiona i uważam, że powinniśmy się szczepić, ale oczywiście to jest bardzo indywidualna sprawa i tutaj każdy powinien to rozważyć w swoim, że tak powiem, sumieniu i w swoim podejściu do zdrowia. Jak najbardziej. Natomiast trzeba przyznać, że świat, który wraca do normalności, jest chyba zdecydowanie piękniejszym światem niż ten, który był jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Chociażby fakt, że możemy teraz spotkać się tutaj realnie i porozmawiać. Dokładnie, ale cały czas jesteśmy na granicy. Cały czas jesteśmy na granicy bojaźni, przynajmniej my. Jesteśmy na granicy, bo oczywiście wiadomo, że instytucje kulturalne zostaną zamknięte jako pierwsze. Więc tym bardziej patrzymy z niepokojem każdego dnia rano na komunikaty Ministerstwa Zdrowia, ile jest nowych zachorowań, ile osób się zaszczepiło, ile osób niestety zmarło. No bo wiadomo, że pandemia jest zabójcza dla nas i nie wybiera. Więc trzymam kciuki, żeby ta fala czwarta przeszła łagodniej, żeby nie było więcej zachorowań i żeby nas nie zamknięto, żebyśmy mogli dla Państwa pracować, pokazywać. Teatry dzisiaj są oblegane, mamy dużo publiczności, bardzo się z tego powodu cieszymy, bo my gramy dla Państwa, naprawdę.